poprzedniej matki mi nie przyjęły. Zaraz będę podkładał następną. To niestety jest nieunasieniona. Do momentu, aż zacznie mi wkładać jajka, minie jakieś 2 tygodnie. Pod warunkiem, że będą ładne pogody i się unasieni. Pośpiech nie jest wskazany i przez to muszę podejmować kolejne próby. Zaraz zobaczymy, jakie mają podejście do tej matki. Likwidujemy rzeczniki. Ten już jest zasklepiony. Za tydzień wylęgłaby się z tego młoda matka. Otwieram klateczki. Jutro rano zobaczę, jak traktują nową matkę. Jest piękny deszczowy poranek. Wczoraj poddałem matkę. Dzisiaj sprawdzę, czy ją przyjęły. O, mam parasolkę. Klateczki woskie mnie zakitowały. Jeżeli nie podoba im się matka, to zalepiają te dziurki wszystkie. Nie żądlą, nie gryzą. Wychodzi na to, że matka im pasuje. Już teraz nie mają wyjścia zresztą. Dobra, otwieramy.
tydzień temu poddałem nową matkę. Niestety tym razem nie unasiennioną. Zobaczymy, co tam u niej. Na 99% ją przyjęły. Ale zawsze może być nie 1%. Więc lepiej sprawdzić. Przez mój pośpiech. Będą miały ponad 2-tygodniowe opóźnienie. No zanim ta matka zacznie czerwić, to minie przynajmniej jeszcze tydzień. Dobra, jest coś dziwnego, bo mam tu matkę bez numerku, a poddawałem matkę z numerkiem. I skąd się ona wzięła? Jest młody czerw. Są jajeczka. Ramka jest zaczerwiona. Jednak ten 1% się spełnił. Drugiej matki też mi nie przyjęły. A co się okazało? Po 2 tygodniach wróciła stara matka, którą przeniosłem do ula tego obok i przyprowadziła ze sobą tą resztę pszczół, która tam siedziała. Tak wywnioskowałem. Czyli wszystko, co robiłem, było na próżno. Tylko i namąciłem. Jest koniec sierpnia, a więc wymianą matki zajmę się już w przyszłym roku. Na pocieszenie zjem sobie jeżynki.